Drogie siostry, drodzy bracia w Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiaj mamy piątek, 13 marca 2020 roku. Właśnie przed chwilą rząd Rzeczpospolitej ogłosił zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie dotyczy to tylko Polski, ale całej Europy, właściwie całego świata. Wprowadzono wiele różnych restrykcji, między innymi możliwość gromadzenia się w grupach większych niż 50 osób. Chcemy chronić się przed wirusem, odwołujemy nabożeństwa, ale z drugiej strony zwracamy się w szczególny sposób do tego, który może nam pomóc. Może właśnie taki czas pasyjny, w którym nie możemy swobodnie chodzić do kościoła, w którym nie możemy swobodnie chodzić do restauracji, do różnych galerii handlowych, przygotowywać się do radosnych świąt Wielkiej Nocy. Może taki czas pasyjny jest potrzebny człowiekowi, także Europie. Tak często powtarzaliśmy, że potrzebujemy w czasie pasyjnym wyciszenia. To dobra okazja, by właśnie wykorzystać ten czas, który jest nam dany do tego, by przemyśleć swoje życie, cele w swoim życiu, dokąd zmierzamy. Najbliższa niedziela to niedziela okuli, czyli oczy moje patrzą na Pana. To niezwykłe zdanie wyjęte z psalmu 25. Psalmista, którego życie było często zagrożone, zwracał się właśnie do tego, który może pomóc. My doświadczamy w tej chwili dokładnie tego samego, że nie wszystko od nas zależy, że możemy podejmować wszystkie próby zabezpieczenia się, a jednak coś złego może nas spotkać. Zachęcam do tego, by pomyśleć o tym, że w Chrystusie, w Bogu mamy Zbawiciela, że mamy Tego, który troszczy się o nasze życie, który chce pomagać nam prowadzić nasze życie, który chce dawać odpowiedzi na pytania, które się rodzą. W psalmie, w kaznodziejach znajdujemy także słowo, które mówi o tym, że wszystko ma swój czas. To bardzo, bardzo mądra myśl. Jest czas rodzenia, czas umierania, czas śmiechu i czas smutku, czas żałoby, czas zbierania i czas budowania. Mamy w tej chwili czas trwogi, mamy czas zagrożenia. Zbliżajmy się do Chrystusa nie tylko w tym czasie, ale może właśnie w taki szczególny sposób. Wtedy, kiedy sytuacja zewnętrzna nas przymusza do wyciszenia.